Orzeszek. Jacek Konopka w gąszczu Dąbrowy znalazł na drodze orzech laskowy. Brawo! Zawołał. Nie lada gratka, to będzie prezent dla mego dziadka. Wrócił do wioski i rzekł. Dziś w Boże znalazłem, dziadku, dla ciebie orzech. A dziadek klasnął w dłonie z uciechy. O jakże lubię świeże orzechy. Zgryźć takie ziarnko to rozkosz sama. Zacisnął szczęki i ząb ułamał. A to ci orzech, niech dunder świśnie. Lecz ja się łatwo poddać nie myślę. Zaraz znajdziemy na niego radę. Niech nam pomoże żelazny dziadek. Siadł na fotelu i bez pośpiechu gniótł orzech dziadkiem, tym do orzechów. Szczątki żelaza w krąg poleciały. Nie ma już dziadka. A orzech cały. Wtedy zawołał dziadek do Jacka. Już się nie będę z orzechem cackał. Znam najtęższego z naszych kowali. Niech mi ten orzech młotem rozwali. Słowo się rzekło. W minutę później dziadek i Jacek byli już w kuźni. I orzech leży już na kowadle. Kowal młot uniósł i tak zajadle stuknął tym młotem w ciężkie kowadło, że się kowadło całkiem rozpadło. Szczątki żelaza w krąg poleciały, nie ma kowadła. A orzech cały. Westchnął dziadek. I młot za słaby? Tu trzeba użyć żelaznej baby. Tej, którą Wojciech tuż za strumieniem tłucze na drodze polne kamienie. Wojciech położył orzech na głazie i rzekł. Spocznijcie sobie na razie, a ja tą babą tak mu przyłożę, że popamięta mnie dobrze orzech. Kucnął. Bo zawsze, gdy Wojciech kucał, oddech ogromny nabierał w płuca. Jedno i drugie naprężył ramię i grzmotnął babą w orzech i kamień. Pył się zakłębił nad leśną drogą. Wnuk z dziadkiem nic już dojrzeć nie mogą. Gdy znów nastała widzialność dobra, taki przed sobą ujrzeli obraz. Głaz rozsypany w krąg na kawały, baba rozbita. A orzech cały. Wojciech wyszeptał ze smutkiem w głosie. Przyznam, nieczęsto zdarza mi to się, ale z mej rady chciejcie skorzystać. Zmiażdży go łatwo stach traktorzysta. A dziadek na to. Znam dobrze Staszka. Pewnie traktorem to będzie flaszka. Stach ich przywitał. Mam w orce przerwę, więc się w tej przerwie chętnie rozerwę. Między dwie deski położył orzech i już po chwili był na traktorze. Patrz, dziadku, kłopot twój skończy tu się. Siła stu koni drzemie w Ursusie. Ruszył, aż drzazgi w krąg poleciały, deski w kawałkach. A orzech cały. Oho, rzekł Staszek. Widzicie sami, tu może pomóc tylko dynamit. Macie i kłopot, i szczęście przy tym, bowiem te góry dziś dynamitem mają wysadzić. Myślę, że po to, by w inną stronę skierować potok. I orzech spoczął na szczycie góry. Ląty zabłysły i góra w chmury. Gradem kamienie w krąg poleciały. Góry już nie ma. A orzech cały. Cały, lecz leci. Podmuch go niesie. Niesie i niesie. I rzuca w lesie.
Na jego widok z wierzchołka sosny zbiegła wiewiórka z piskiem radosnym. Wzięła go w łapki, na pieńku siadła, ścisnęła ząbki i orzech zjadła. Po czym szepnęła: jakże się cieszę, że mi się trafił miękki orzeszek.